Całe życie piję wódkę. Wczoraj też piłem. Rozumie pan? I przedwczoraj. Dlatego, że ja chcę długo żyć. Każdy chciał z Liniawą się spotkać, każdy chciał z Liniawą wypić, bo przecież Polacy to też, jeżeli wypiją z kimś, to już mają przyjaciela. No i tak, tak to było. Wszystkie opowieści o tym, że on od rana do wieczora tylko grzmoci tą gorzałę, prawda? Że nie wiadomo nawet, kiedy on śpi, to były się raz dziwiące śmieszne. No to teraz pana i widzą, że jak tu mieszka w tym, prawda, w budynku, prawda, w tym pałacyku, to niedaleko do tej ujeżdżalni to stąd było 200 metrów. I on zawsze z zadziwiającą regularnością tam przychodził. Przed ujeżdżalnią wtedy zawsze był tam jakiś wartownik ten z pierwszego dywizjonu artylerii konnej. I ci wartownicy, którzy tam stali, byli zdziwieni, prawda, że on tak akuratnie zawsze przychodzi, od najwyżej między 6, to jak nie, to 6:15. W roku 1935, jako podchorąży rezerwy, przyjechałem z Grudziądza do Warszawy, bo dostałem przydział do pierwszego pułku szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Już wtedy dowódcą pułku był nie głośny Winawa Długoszowski, ale pułkownik Trzaskodurski. Ale Winiawa, jako generał, był dowódcą warszawskiej dywizji kawalerii. I oczywiście często w pułku bywał. I tak się złożyło, że w tym dniu, w którym myśmy przyjechali, przyjechało nas 9. Ja tą grupę prowadziłem, bo miałem najwyższą lokatę. Myśmy się u niego zameldowali. I oczywiście od razu musi się zacząć wypicie czegoś. A ja melduję generałowi, że panie generale, ja jestem abstynentem. Co? Podchorąży z abstynentem. Proszę to przynieść wobec tego szklankę mleka. Kazał mi wypić w przysiadzie szklankę mleka, ale ode mnie się odczepili. Dzięki temu on mi uratował, bo oficerowie od razu podchorąży przyjechał młody chłopak, trzeba z nim wypić. Jak z każdym wypije człowiek kieliszek wódki, to po 10 kieliszkach jest gotów. Życzliwość w stosunku do ludzi. Bardzo miły i kulturalny sposób bycia. Tak jednało mu całe Towarzystwo Warszawskie, że właściwie Warszawa to kochała się w Winiawie. Takie były piosenki nawet, że to jest taki ulubieniec dam i w ogóle Warszawy. Wiem dobrze, że ludzie, którzy pamiętają, Polacy, którzy pamiętają mojego ojca, czy słyszeli o nim z lat przedwojennych, pamiętają tego człowieka, który się w Warszawie bawił. I on też na pewno się bawił i bardzo lubił się bawić. Bardzo się lubił. Ale zupełnie szczęśliwym człowiekiem nie był, bo tak strasznie, ogromnie kochał Polskę. Są tacy, którzy mówią, że taka ogromna miłość zawsze jest miłością nieszczęśliwą. Nie wiem, czy to prawda, ale może. Do pewnego stopnia tak, dlatego że ta idealna Polska nigdy nie zaistniała. Przyszedł na świat we wsi Maksymówka 22 lipca 1881 roku. Nim ujrzał światło dzienne, muzy bój uparty stoczyły o to, która z nich prząść będzie nić jego żywota. Akuszerem jednak został Pegas. I nic w tym dziwnego, toć przecie ułan i poeta zarazem. Malec zaakceptował patrona, a jako już w pełni dorosły, powtarzał często, że dwa są tylko zawody godne wyzwolonego i niepodległego mężczyzny – poety i kawalerzysty.
W 1887 roku Długoszowscy zamieszkali w niewielkim majątku Bobowa pod Nowym Sączem, powracając do dawnych ziemiańskich tradycji rodu. Tu upłynęła młodość późniejszego generała i ambasadora. Jeździectwa i sztuki myślistwa uczył go kniaź białoruski Korybut Daszkiewicz. Już jako sześcioletni brzdąc, Bolek krzepko siedział w siodle i umiał podchodzić zwierzynę. Do Bobowej swego matecznika wracał wielokrotnie. O niej pisał wiele lat później we wspomnieniu O kraju dzieciństwa i młodości. Stary dwór w Bobowej, gontami pokryty, z podjazdem wspartym na czterech kamiennych kolumnach, rodzinny mój dom, przez okoliczną ludność z wielką przesadą zamkiem nazywany, zapewne dlatego, że zbudowany był na gruzach dawnego zamku, z którego rycerz Gryf chorągiew własną pod Grunwald prowadził. Z okien górnego piętra tego domostwa widać było garbatymi pagórkami obwarowaną dolinę, gdzie srebrno-błękitna wstęga rzeki splata się mostami z białą wstęgą pylnego gościńca, niby dwie kolorowe wstążki w warkoczu wiejskiej dziewczyny. Nauki pobierał w gimnazjach we Lwowie, z których wylewano go sromotnie. Za każdym razem powodem była bezwzględna nietolerancja carsko-królewskich belfrów dla jego zamiłowań sportowych i jego równie bezwzględna awersja do misteriów gramatyki greckiej. Jak sam wspomina, po zdobycie świadectwa maturalnego musiałem zrobić wyprawę do Nowego Sącza. Po maturze wraca jednak do Lwowa i w Uniwersytecie imienia Jana Kazimierza rozpoczyna studia medyczne. Styka się ze środowiskiem cyganerii literacko-artystycznej. Jak sam pisze, obok zakładów medycznych i klinik przy ulicy Łyczakowskiej i Piekarskiej najważniejszą rolę odegrała znana wówczas kawiarnia Schneidera. Przyjaźni się z Janem Kasprowiczem, Leopoldem Staffem, Tadeuszem Micińskim, Stanisławem Przybyszewskim. Kończy studia medyczne z wynikiem celującym, uzyskując 17 marca 1906 roku tytuł doktora wszechnauk lekarskich. W tym samym roku poślubia Stefanię Calvas, początkującą śpiewaczkę operową, i razem wyjeżdżają do Berlina i Paryża. W Paryżu Stefania kształci swój głos u słynnego śpiewaka Jana Dereszka. Bolesław studiuje malarstwo, próbuje sił w pisarstwie, pogłębia znajomość języka i literatury francuskiej. Ksawery Glinka, towarzysz zabaw pięknej pary, wspomina: chodziło się do teatrów, do komedii francuskiej, na klasyków, na Racina czy Moliera. Chodziło podziwiać w jej własnym teatrze Saint-Bernard, uczęszczało się na koncerty do Pleyela, rozkoszować się Strawińskim czy Ravelem. A wyprawy na Montmartre? Na Rue Pigalle? Do kabaretów? Picasso, Matisse, Modigliani, Apollinaire, Debussy, a wśród nich Bolesław Długoszowski. Wespół z Andrzejem Strugiem, Oskarem Miłoszem, Władysławem Rejmontem, Bronisławą Ostrowską, Wacławem Sieroszewskim, Stefanem Żeromskim zakłada w 1910 roku Towarzystwo Artystów Polskich w Paryżu. Nad Sekwanę docierają wieści o powstających w Galicji związkach Strzelca. Malarze, poeci, studenci postanawiają stworzyć taki oddział w Paryżu.
zaczynają zgłębiać tajemnice rzemiosła żołnierskiego. W lutym 1914 roku przybywa do Paryża z odczytem o polskim ruchu strzeleckim Józef Piłsudski. W liście do swego brata Kazimierza Wieniawa napisał: Mój drogi, od kilku dni czuję, że jestem naprawdę żołnierzem. Mam wodza. Dla swego wodza zamienił kawiarnię i kabaret na twardy żołnierski siennik i krótki sen przerywany pobudką. Miał 33 lata, gdy z oddziałem pod dowództwem Tadeusza Kasprzyckiego, zwanym później pierwszą kompanią kadrową, wymaszerował 6 sierpnia z Krakowa. O godzinie 6:45 rano nieistniejąca Polska wypowiedziała wojnę Rosji. Jako szeregowiec w 4. plutonie szalał wraz z całą kompanią z radości, gdy przekraczali dawną granicę austriacko-rosyjską i obalili słupy graniczne. Nie dla symbolu jedynie, lecz w głębokiej wierze, pisał później, że już nigdy odtąd obca, a zbrodnicza ręka nie będzie ojczyzny naszej dzieliła na części. A jakże żywa jest ciągle w tkliwym wspomnieniu ta osoba nieznana i nigdy niewidziana. Niewiasta zapewne. Co nam, pierwszej kadrowej, wkraczającym dnia 8 sierpnia 1914 roku do zamarłego z przerażenia Miechowa rzuciła pod nogi pęk czerwonych róż. W chwili, kiedy wszystkie drzwi, okna i okiennice zamykały się pośpiesznie na odgłos naszych kroków po nierównym bruku. Niedługo nosił strzelecki tornister. Zamienił go wkrótce na ułańskie ostrogi. Już 10 sierpnia na zdobytym pod Wodzisławiem koniu zameldował się w Książu Wielkim u Beliny Prażmowskiego, tworzącego oddział kawalerii. Garstka jezdnych, przemykając między oddziałami rosyjskimi, dostarczała Piłsudskiemu wieści o ruchach i zamiarach wroga. Patrole, podjazdy, starcia, często ze znacznymi oddziałami przeciwnika, tworzyły legendę Beliny. Matkę Boską Zielną 1914 roku Samopięć, pisał Długoszowski, to jest świętej pamięci Bończa Karwacki, Kmicic Skrzyński, Tatar Abłamowicz, ja i pożal się Boże Andrzej Struk przegnaliśmy w końskich szwadron dragonów. W Czarkowej, 5 bezczelnie ruchliwymi plutonami, trzymaliśmy przez tydzień w bezczynności steroryzowaną całą dywizję jazdy generała Nowikowa, gromiąc jej podjazdy pod Kociną, Wiślicą, Konopatami, Czarkową i Szczytnikami. Grudnia 1914 roku szwadronem zaatakowaliśmy z flanki pełną dywizję piechoty, rozwijającą się do boju przeciwko naszym 3 batalionom i po desperackiej walce pod straszliwym ogniem karabinów maszynowych i artylerii zdołaliśmy się wycofać przez rwące wody Dunajca, nierozbici i względnie niewielkie poniósłszy straty. Za tę ostatnią akcję podporucznik Długoszowski odznaczony został orderem Virtuti Militari. Spokojnie zebrał rozproszonych żołnierzy i konie, opanował panikę i osobiście, pomagając słabszym, przeprawił oddział. Wycofał się ostatni,
defilując na przestrzeni przeszło kilometra pod skoncentrowanym na sobie ogniem kilkuset karabinów ręcznych i dwóch karabinów maszynowych. Brzmiało uzasadnienie wniosku. Sylwestra 1914 roku kawalerzyści spędzili w Rajbrocie. O północy Wieniawa na cześć przybyłego komendanta wygłosił toast. Życzył, by nowy rok przyniósł zjednoczenie całego narodu pod jego, Piłsudskiego, rozkazami. Kiedy kilka lat później toast spełnił się, koledzy nazwali go Werny Chorą z Rajbrotu. Gdy w sierpniu 1915 roku Rosjanie opuścili Warszawę, a ich miejsce zajęli Niemcy, Piłsudski natychmiast udał się do Warszawy. Wieniawa towarzyszył mu jako adiutant. Piłsudski doszedł do wniosku, że nadeszła pora, by przemyśleć dotychczasowe taktyczne sojusze. Pojechał dopilnować, żeby Naczelny Komitet Narodowy, wierny idei sojuszu z Austriakami, nie pomieszał mu szyków. Byli nie tylko posłusznymi, ale wprost namiętnymi narzędziami macherstwa austriackiego, pisał Wieniawa o oficerach Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. O pułkowniku, który stał na czele departamentu, ułożył piosenkę. Tam przy biurku w Piotrkowie siadał pułkownik niestary, wokół oficerowie. On tak zaczął do wiary. Dzisiaj gorzej jest trocha, straszny na froncie zamęt. Nie dość, że biją mocha, chcą bić i departament. Czym do licha was gniewa w pracy mój departament? Każdy co chce przelewa, ten krew ów zaś atrament. Zresztą noszę srebrny kołnierz i bądź co bądź jestem żołnierz. Wiem jak ludzie w polu giną, raz widziałem to gdzieś w kino. Tym niestarym pułkownikiem był Władysław Sikorski. Kolejne lata wojny upłynęły w Wieniawie na służbie w polu i coraz częściej u boku Piłsudskiego. W lipcu 1916 roku pod Kostiuchnówką nad Styrem Legiony stoczyły jedną z najcięższych swych bitew. Tutaj po raz drugi za czyny wojenne odznaczono porucznika Długoszowskiego orderem Virtuti Militari. Nie zmienił się jednak stosunek Austriaków do Legionów. Nie zlikwidowano Departamentu Wojskowego. Nie usunięto z polskich pułków cesarskich oficerów. Piłsudski złożył dymisję. Gdy wezwał żołnierzy do odmowy złożenia przysięgi na wierność cesarzowi, aresztowano go. Wraz z nim Sosenkowskiego. Bylinie odebrano dowództwo. Wieniawę osadzono w więzieniu. W marcu 1918 roku zdezerterował z austriackiego wojska i z listami śmigłego Rydza do Hallera wyjechał do Rosji. Stojąca u boku Antanty polska armia Hallera została przez Niemców rozbita pod Kaniowem. Jedzie w ślad za generałem do Murmańska. Na dworcu w Moskwie zostaje przez żandarmów wyciągnięty z wagonu francuskiej misji i postawiony pod ścianą do rozstrzelania. Wtedy, wspomina, rozpuściłem jadaczkę i wymyślając po francusku, ryczałem jak tur, że wagon był eksterytorialny, że zbrodniarze staną przed sądem. Odwożą go na Łubiankę, potem do więzienia na Tagance. Plotka niosła, że w uwolnieniu dopomógł mu Feliks Dzierżyński. Siedział on dziś w carskiej tiurmie razem z kuzynem Bolesława Tadeuszem. Sam Wieniawa zaś twierdził, że wyciągnęła go z kryminału przebywająca akurat w Moskwie znajoma z Paryża, Bronisława Berensonowa, późniejsza jego druga żona. Gdy po ucieczce z Rosji stanął przed komendantem, ten uścisnął go serdecznie i rzekł: bardzo się cieszę, chłopcze, bardzo się cieszę. Myśmy tu już was opłakali, bo doszły nas wieści, że tam w Moskwie rozstrzelali was bolszewicy. A teraz wystarajcie się o jaki taki mundur. Mam dla was pilną robotę. W godzinę później objął na powrót obowiązki adiutanta. Był 17 listopada 1918 roku. Konia z rzędem. Gdy w świecie taką parę znajdziecie, jak mój kasztan i moja kochanka. On ma krwi dużo wschodniej, łuny blask bije od niej, jak od zorzy jasnego poranka. Kiedy wspomnę ust wiśnie, serce krwią się zachłyśnie i rozleje się w żyłach ukropem. Wtedy ułańską modłą muszę wskoczyć na siodło, by się upić szalonym galopem.
byliśmy szczęśliwi oczywiście w Bobowej, ale cieszymy się myślą, że może nie tylko my, przyjaciele czy goście, może także byli tam szczęśliwi. I nawet marszałek Piłsudski kiedyś był w Bobowej na wakacjach. Mnie jeszcze wtedy nie było na świecie, moi rodzice się jeszcze nie poznali. Ale wiem o tym, słyszałam od ojca o tym. Jeśli się nie mylę, to oficjalnie marszałek Piłsudski miał wówczas być w Zakopanem. A tymczasem był w Bobowej właśnie na zupełnym odpoczynku. Moja babka wyszła na spotkanie Piłsudskiego z chlebem i solą tradycyjnie. I potem, jakoby, jak mi opowiadano, powiedziała do Piłsudskiego: pan jest na pewno bardzo wielkim człowiekiem, dlatego że pan mojego syna tego właśnie tu nauczył słuchać. Rozpoczęła się wojna z Rosją sowiecką. W książce Wieniawa Szwoleżer na Pegazie Mariusz Urbanek pisze: gdy ruszyli odbijać zajęte przez bolszewików Wilno, komendant na intencję powodzenia wyprawy postanowił przez 3 dni nie palić. Oznaczało to, że nie będzie palił także jego adiutant. Wieniawa wspomina: i przez 3 dni cierpieliśmy wspólnie, a moje próby obrócenia tej decyzji w żart spełzły na niczym. W maju 1920 roku Armia Polska wkroczyła do Kijowa. Uznano to za wielki sukces polskiego oręża. Bitwę o Kijów zestawiano z triumfem chocimskim. Porównywano Piłsudskiego z Chrobrym. Długoszowski prawie cały czas był przy marszałku. Opuścił go tylko raz na tydzień, gdy objął obowiązki szefa sztabu 1. Dywizji Kawalerii. W parę lat później, podczas posiedzenia Komisji Historycznej badającej akta operacyjne wydawane w 1920 roku, Piłsudski powiedział, że całą ofensywę na Ukrainie ułożył z pomocą 2 tylko ludzi – Wieniawy i Wacława Stachiewicza. Jednakże zajęcie Kijowa było tylko epizodem toczącej się batalii. Wkrótce, w kontrofensywie, Rosjanie dotarli nad Wisłę. W sierpniu armia dowodzona przez Michaiła Tuchaczewskiego zagroziła Warszawie. Warszawską bitwę nazwano potem Cudem nad Wisłą. Po zaciekłych bojach udało się odepchnąć Tuchaczewskiego i zakończyć wojnę pokojem w Rydze. Nastąpiły awanse. Rozdano odznaczenia. Świeżo upieczony major Wieniawa Długoszowski został za zasługi w wojnie z Rosją sowiecką uhonorowany przez naczelnika państwa i naczelnego wodza orderem Virtuti Militari. Jest ten mały krucyfiks. Pochodzi z wyprawy kijowskiej, z Kijowa. To się odbyło w ten sposób, że mój ojciec, jak mi opowiadał, jeszcze wówczas jako młody oficer, był w Kijowie na jakiejś tam ulicy czy tam placu, nie? I zobaczył, że nasi chłopcy, to jego słowa, cytuję, nasi chłopcy, weszli do jakiegoś tam domu i zaczęli przez okna wyrzucać wszystkie meble. Właśnie wyrzucili fortepian dla większego hałasu na obrót. Więc mój ojciec wszedł do tego domu, żeby zobaczyć, co się dzieje. I jak sam mówił, przede wszystkim zobaczył, że tam nikogo nie było, ludzi nie było. Więc nic najgorszego nie mogło się stać. Więc skutek tego rozejrzał się trochę, to troszkę uspokoić tych naszych chłopców. I zobaczył na ścianie ten właśnie krucyfisk. I powiedział sobie: to jest krucyfiks prawosławny. Jak nasi chłopcy go zobaczą, to go złamią, dlatego że jest prawosławny. A byłaby wielka szkoda, bo on jest ładny. Więc zdjął go ze ściany, schował. I z tym wrócił do domu. I mieliśmy go zawsze wisiał na ścianie. Zawsze. I mój ojciec zawsze mi mówił: widzisz, to jest moja jedyna zdobycz wojenna. Przy ogromną rolę w przygotowaniu tego, powiedzmy sobie, co nas tego dnia 12 maja 1926 roku odegrał, prawda, również właśnie pułkownik Wieniawa. Dlatego, że on
przeprowadzał dziesiątki rozmów z ludźmi, według niego, którzy mogli być użyteczni w organizacji tego, co chciał zrobić Piłsudski. Przyjechał o dziwo z marszałkiem samochodem na tą most Poniatowskiego. Piłsudski odesłał samochód. Jak się ta rozmowa z Wojciechowskim skończyła, no to powiedział, żeby tam został, tam Wieniawa. A Wieniawa chciał tam zostać, żeby wiedzieć, jak się to będą rozgrywały te sprawy dalej. On tam siedział, stał się i ja dlatego mówił o tym, że jak on mnie zobaczył, już mnie znał z twarzy, prawda? Tośmy się uśmiechnęli, prawda? I nawet były tego rodzaju historie, jak się potem okazało, że porucznik Henryk Piątkowski miał polecenie nie wypuszczenia tego Wieniawy z tego miejsca na moście, dopóki nie przyjedzie po niego samochód. W rzeczy samej przyjechał samochód, jego zabrali tam na dziko, bo to tam jeszcze kilku innych było. Po kilku godzinach później wszyscy, którzy siedzieli na tej dziki w tym areszcie śledczym, zostali zwolnieni w tym i właśnie ten talent pozyskiwania ludzi. Także jak on z kimś nawiązał jakąś taką serdeczniejszą łączność, to zawsze było z korzyścią dla sprawy. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy, powiedzmy, zajmowali się polityczną działalnością, prawda? I Piłsudski bardzo go wykorzystywał w tym sensie. Doceniając jego uzdolnienia, Piłsudski coraz częściej powierzał mu obowiązki dyplomaty. Ma dobry węch i potrafi obracać się zgrabnie, gdy tego potrzeba, mawiał naczelnik. Z jego rozkazu pojechał Wieniawa z misją do zwycięskiego wodza Antanty marszałka Fosza. Przygotował oficjalną wizytę Piłsudskiego we Francji w 1921 roku. Przez prawie rok kierował ataszatem wojskowym w Rumunii. Posłował z listem naczelnika do papieża Piusa XI. Jednak z wielkim trudem udawało się utrzymać go przy biurku. Mój ojciec był mańkutem, to się, zresztą ja także, zawsze się żartowało, pamiętam, mówił mi, że to ma swoje dobre strony, bo na przykład mógłby pisać dwa listy do dwóch panienek jednocześnie, jeden tak, a drugi tak. I pytałam go, czy mógłby do tych dwóch panienek w ten sposób pisać dwa różne listy o różnej treści. A na to mi odpowiedział, że nie, to jednak byłoby niemożliwe, musiałby pisać zupełnie to samo na dwie strony. W latach 30. gdzieś kupił sobie maszynę do pisania i nauczył się pisać na maszynie zupełnie dobrze, tylko dlatego, żeby biedne, nieszczęśliwe sekretarki nie musiały odczytywać tych gryzmołów. Historię napoleońskiego huzara, przełożoną przez Wieniawę i z jego wstępem, nazwał Józef Beck kawaleryjskim brewiarzem. Wieniawa tłumaczył Marcela Duponta tak, jakby czytał swój własny spisany z gwiazd 100 lat wcześniej horoskop, napisał Mariusz Urbanek. Wszyscy, którzy czytali tę książkę, wiedzieli, że Bonaparte w niej naprawdę nazywa się Piłsudski, a La Salle to sam Długoszowski. Tłumacz Baudelaire'a, Huxleya, Heine'ego, sam autor marszy i pieśni legionowych, wierszy lirycznych i politycznych, pełnych dowcipu okolicznościowych rymowanek, malarz i rysownik, był ambasadorem marszałka w środowisku poetów i aktorów. Umieszczali go w swych utworach Tuwim, Hemar. Rywalizował z nim o godność pierwszego enfant terrible intelektualnej Warszawy, mistrz absurdalnego humoru Franz Fischer. Antoni Słonimski w Alfabecie Wspomnień powiada: archetyp Wieniawy stał się po wojnie jego karykaturą, utrwalony jako wzór dla czasów przedwojennych typowy. Stał się jednym z rekwizytów nieznośnej warszawki, jak Adria, Ordonka, dwukonka na gumach. Mówiąc o Wieniawie, warto przypomnieć pełną specyficznego wdzięku polską inteligencję przedwojenną, uformowaną na wielu pokoleniach związanych z kulturą europejską i narodową. B.
Był Wieniawa pomysłodawcą i współautorem dwóch fabularnych filmów: Ułani Ułani i Śluby Ułańskie, na wesoło opowiadanej historii polskiej kawalerii. Jednakże nie wzbudziły one zachwytu kół wojskowych. Jak po wyjściu z kina będzie patrzył na swego przełożonego szeregowiec? Co pomyśli młodzież, która pójdzie dopiero do wojska? Zapytywano w listach protestacyjnych nadsyłanych do Polski Zbrojnej. Ogromne wrażenie robiło na niektórych kobietach podejście tego takiego bardzo eleganckiego i przystojnego oficera i zaproszenie do tańca. Widać było, że się tym ogromnie entuzjazmują, przejmują, że takim na tym zależy. No, a Wieniawa, no widać było, że chętnie zatańczy, pośmieje się i znowu z drugą i z trzecią. Może przez to psuł sobie tak zwaną opinię, bo mówiono o nim, że to jest bawidamek, ale on nie był bawidamkiem. To ja mogę stanowczo zaprzeczyć temu. Bawił się, on się bawił, on się lubił bawić i umiał się bawić. Musiałam mieć już jakiś lat, czy ja wiem, 14. Kiedy ojciec mi dał, właśnie specjalnie dał mi, powieść Selmy Lagerlöf, Gösta Berling, nazwisko bohatera. To była kiedyś ulubiona powieść mojego ojca za jego młodych lat. I ów Gösta Berling był jego uwielbianym bohaterem. Nie bardzo już, muszę przyznać, pamiętam, co się tam w tej powieści działo, ale mnie się ta postać zupełnie nie podobała. Gösta Berling dla mnie był nie tylko nie był bohaterem, tylko wprost przeciwnie. I powiedziałam mojemu ojcu, że absolutnie się z nim nie zgadzam, że według mnie ten ów Gösta Berling nie miał żadnej odwagi cywilnej, że myślał tylko zawsze o sobie, że dla niego on sam był centrum całego świata, że absolutnie, absolutnie się nie zgadzam. I na to ojciec mi powiedział, a to Bogu dziękować. Nareszcie nie zgadzasz się ze mną. Teraz będziemy mogli porozmawiać. I potem mi mówił, że on specjalnie cenił sprzeciw. Pamiętam, mówił oczywiście żartując, jeżeli dwoje ludzi się ze sobą zgadza absolutnie ze wszystkim, to można prawie powiedzieć, że jeden z nich jest zbyteczny. Szalenie, dyskusja i przeciw, przekora. Szalenie mu się podobało. Marzył o tym, żeby zostać dowódcą pułku. I rezygnował z każdych najbardziej, powiedzmy sobie, takich obiecujących jakichś stanowisk w tych wielkich urzędach, w dowództwach armii i tak dalej, i tak dalej. I został tym dowódcą pułku we wrześniu 1926 roku. Gospodarzem. I kiedy weszliśmy do kasyna, zaraz podszedł do nas, pomógł mi się rozebrać i zwracając się do mojego męża powiedział: zabieram twoją lepszą połowę do pierwszego walca. No i tak u boku dowódcy rozpoczęłam pierwszy bal Szwoleżerów. Tańczył znakomicie, bardzo był łatwy w rozmowie, miał taką łatwość stwarzania miłej atmosfery tej rozmowy, na co ja byłam bardzo wrażliwa. Nie bawił się w żadne jakieś komplementy, ani jakieś zwyczajnie, prawda, rozmawiał, no i naturalnie, prawda, o ukochanym pułku. Jak każdy zawodowy oficer oczywiście wie i także jak rodzina każdego oficera także bardzo dobrze wie, pierwszą rodziną jest pułk.
Absolutnie. Pierwsze wszystko jest puk. Choćby na Wigilię Bożego Narodzenia. Ludzie normalnie w Polsce siadali do tej Wigilii. Mówiło się pierwsza gwiazda około godziny 6 takiego. Nie my, bo mój ojciec był w pułku i Wigilię spędzał z żołnierzami. Nawet nie z kolegami oficerami, tylko z żołnierzami. Wracał do domu, jak tam się skończyło. Kiedy to by było, nie późno, ale jak się skończyło, więc my siadaliśmy do stołu. To było dla mojego ojca, on wtedy w tym pułku był na pewno szczęśliwy. Tutaj mam fotografię mojego ojca, już jako generała, w czapce generalskiej, co mi przypomina, że on właściwie, w głębi serca tak naprawdę, generałem nigdy nie chciał zostać. Przede wszystkim nie chciał rzucić pułku, bo ten pułk, pierwszy pułk szwoleżerów, to była ogromna miłość. No i nie chciał zostać generałem. Do tego stopnia, że dla dowcipu, jak już nim został, dał sobie wydrukować wizytówki, na których napisane generał Bolesław Jeniawot Bogoszowski, a pod spodem w nawiasach były pułkownik. Pamiętam, jak kiedyś podjechał pod liceum, zdaje się, Staszyca, który jest koło Politechniki, Jeniawa. No i poseł, wszyscy byli ciekawi, co ten Jeniawa tu chce pod tym liceum. A on przyszedł do tego liceum, bo tam były wtedy egzaminy takie dla eksternów robione, maturalne. I on przyszedł dowiedzieć się, jak idzie jemu, powiedzmy, wychowankowi, kapralowi, który był właśnie w tym pułku. On ten bardzo uroczyście witał tego Jeniawę pana, ten dyrektor. Zresztą ja znałem tego dyrektora, bardzo miły, kulturalny człowiek. I on pytał, no przepraszam pana bardzo, że panu głowę zawracał, ale mnie naprawdę zależy na tym, już nie pamiętam tego nazwiska, Sikora, czy jakoś się nazywał, jak on tam zdaje ten egzamin. Okazało się, że to był jeden z najlepszych, jeśli był nie wręcz najlepszy, powiedzmy, z tych eksternistów, którzy ten egzamin zdawali. Ale on miał na wszystko czas. Pełniłem służbę oficera służbowego pułku i w pewnym momencie otrzymałem telefon w dłoni u Wieniawa Długoszycki. Ja mu się zameldowałem jako oficer służbowy pułku porucznik Nitecki. Otrzymałem rozkaz. Proszę zawiadomić dowódcę pułku, pułkownika Albrechta i wszystkich oficerów, że za 3 godziny przyjeżdżam w towarzystwie ministra Ciana z małżonką, ministra Beka i generalicją do kasyna oficerskiego. Proszę przygotować przyjęcie. W pułku zrobił się wielki alarm. Dowódcę pułku zawiadomiłem. No i po 3 godzinach wszyscy panowie oficerowie zameldowaliśmy się w kasynie, w szable na rapciach, białe rękawiczki, prawda, szpaler zrobiliśmy, szabel nad głowami wchodzących naszych dygnitarzy, no i rozpoczęło się przyjęcie. Generał wezwał nas, panowie porucznicy i podporucznicy, z biurka na osobnej sali. No i podeszliśmy na osobną salę. Generał mówi tak, panowie oficerowie, dla was dzisiaj nie ma zabawy. Dla was dzisiaj służba. Wszystkie panie starsze mają tańczyć, nie opuszczać żadnego kawałka i macie ich bawić. No i oczywiście wystartowaliśmy wtedy ostro, prawda, no i nazywaliśmy to tak zwane przestawianie szafek, prawda, ale to wszystkie starsze panie musiały tańczyć. No i wiem, że prawie wszystkie kawałki tańczyła pani Ciano. Był taki artykuł, ilustrowanie Kurierze Codziennym, że najprzyjemniejsze chwile pani Ciano spędzone w kasynie szwoleżerów. Wieniawa był dla nas zawsze wzorcem, takim w dobrym zachowaniu, w fantazji, umiejący rozbawić towarzystwo. To był wzór oficera kawalerii, był idolem u nas. Wiem, że jak przyjechałem do pułku, to wszyscy byli nim zachwyceni. Opowiadano o nim, że jak przechodził przez pułk, a spotkał podoficera, to się z nim witał serdecznie, mówił mu po imieniu, porozmawiał z szwoleżerem. Także wszyscy szalenie go właśnie lubiano. Gdy tylko mógł, wracał do konia. W siodle czuł się najlepiej. Prowadził w 1931 roku na Błoniach Krakowskich przed prezydentem i marszałkiem słynną potem defiladę.
Defilada kłusem, pisał we wspomnieniach, jest najtrudniejszą próbą dla mej broni. Galop czy cwał mogą się obejść bez precyzji w wykonaniu. Porywają bowiem samą fascynacją ruchu, furkotem proporców na wietrze, werblem kopyt, który wprawia w drżenie zarówno ziemię, jak i serca widzów. Podczas gdy dosiadany kłus wymaga niezwykłej sprawności jeździeckiej, pedantycznej precyzyjności w wykonaniu. Był z nim do końca. Razem z rodzicami stałem na balkonie w Alejach Ujazdowskich. Wszystkie balkony oczywiście były przepełnione obserwatorami. I widzieliśmy ten ogromny pochód wynurzający się z Alei Ujazdowskich od strony Belwederu. Myśmy byli bliżej Placu Trzech Krzyży. I kondukt ten był prowadzony konno przez Wieniawę. Wszyscy zwrócili uwagę na jakąś bladą, przybitą twarz Wieniawy. Mówiono, że generałowi toczyły się po policzkach łzy. Powód oddania takiego wyeksponowanego miejsca w pogrzebie marszałka była ze względu na uznaną, ogromną przyjaźń, jaka łączyła marszałka z Wieniawą. Kiedy 18 maja 1935 roku na dworzec krakowski powoli wjeżdżał pociąg żałobny, przy trumnie marszałka stał wyprostowany z szablą na ramieniu Wieniawa, pisał Tadeusz Królikowski. Obraz ten wywoływał skurcz wzruszenia w gardle i kto go widział, nie zdoła go zapomnieć. Generał Boruta został członkiem delegacji, która wjechała do Italii. No i ja go odprowadzałem na pociąg. Jechał do Warszawy, no z Warszawy tam będą, prawda, jechać, lecieć do tego Rzymu. I on mówi, no wszystko to dobrze, ja mam, mówię, to pan, bo on nie był w Italii, a ja już byłem. Także ja mówię, to pan to zobaczy, to ciekawe wszystko. Mówię, tak, wie pan to dobrze, ale ten... A szefem powada tej delegacji z Wieniawa. Ja mówię, no to cóż z tego, że jest Wieniawa? Mówię, no tak, ale pan wie, on się znowu napije, prawda? Na opowiada, na rozraja, będzie mieli urwanie głowy. Ja mówię, panie, generalnie, pan nic o Wieniawie nie wie. Ja mówię, jak to ja nie wiem? Ja mówię, no przecież pan tylko skończył z nim ten kurs doskonalący w latach 24-25. Ale pan nie wie, jak on się zachowuje. No wie pan, ja mówię, jak pan generał przyjedzie, to porozmawiamy. Przyjechał. No i ten Wieniawa zachował się zadziwiająco wspaniale, dlatego że jak daję przykład, jak był, powiedzmy, w Padwie, to tak się dziwnie złożyło, że miał wspaniałe przemówienie. I tam akurat było dużo ludzi. Coś tam było w tego dnia, w tej uczelni, tam dużo było ludzi. I on zabrał głos, prawda, i kapitalnie mówił o tym, jak wielkie, powiedzmy sobie, jak bardzo cenne są wspomnienia moich rodaków, którzy tu studiowali. I pada, ileż tu skorzystali, jakie to były następstwa tego, co zrobili potem w kraju, wykorzystując wiedzę uzyskaną na Paduańskim Uniwersytecie. I pada, a przecież tutaj u was był w XVI wieku wspaniały mój rodak, Zamoyski, który był szefem bratniej pomocy tutaj, ogromnie szanowany, dostawał się największą ilość głosów, świetnie się zachował, bardzo ceniony. O, no to tak ten był taty. Słyszał i tam byli zachwyceni tym. Pojechali do Florencji. Tam dowódca okręgu robił dla nich takie przyjęcie. Więc te generały wszystkie włoskie tam siedziały, a on znowu zaczął powiedzieć, że on czuje ducha
Dantego, nad tym Arną, nie, bo to taka, ta rzeka tam się tak nazywa. I znowu zaczął opowiadać, jakie to jest cenne, że przecież ktoś, kto tutaj jest, to chyba korzysta z tego oddziaływania tego ducha, prawda? Bo to Bołowo dziesiąte, to widać w tym mieście, co ci, powiedzmy, medycynusze robi i tak dalej, i tak dalej. I znowu, panie, wszyscy ci, głosy generałowie, to już byli ciapki. Poza tym, pytam się, no i pił gorzałę? Nie, tylko wino pił, jest bardzo niewiele. No widzi pan, to jest właśnie prawdziwy winiawa, nie taki, o którym mówią w Maglu, nie? On był człowiekiem wesołym, dowcipnym, wykształconym, inteligentnym. Był dobrym oficerem. Jednocześnie miał taki sposób bycia, który, powiedzmy, stwarzał sytuację taką, że, powiedzmy, jak się z nim rozmawiało, to między podchorążem a nim nie miał wielkiej różnicy. On nie robił z tego wielkiej służby. Na placówkę do Rzymu, gdzie obejmował obowiązki ambasadora II Rzeczypospolitej, wyjeżdżał zrozpaczony. On, ułan, cały dzień we fraku. Warszawa żegnała go dowcipem. Oto Polska postanowiła nie dopuścić do przerwania papieskiej linii Piusów i wysłała do Rzymu swego najwybitniejszego Piusa na ratunek. Przyjechaliśmy do Włoch, musiało to być w czerwcu chyba, bo po mojej maturze, a kiedy się maturę zdawało? W czerwcu. Była śliczna pogoda, było naprawdę przyjemnie i wesoło i Włosi byli dla mojego ojca szalenie mili. Znali go, dlatego że mój ojciec był już przedtem we Włoszech raz, czy może nawet dwa razy, z jakąś wojskową misją, także w każdym razie znał kawalerzystów, znał oficerów. I oni wszyscy natomiast go otoczyli przyjaźnią i natychmiast ofiarowali mu oczywiście konia, na co mój ojciec się zgodził, bo jakoby między kawalerzystami panują takie stosunki międzynarodowe, że oni sobie nawzajem te konie pożyczają. I zaproponowali mu także, jak mi sam ojciec mówił, konia i dla mnie. Nie wiem skąd wiedzieli, że ja niby trochę jeździłam konno. Ale na to mój ojciec się nie zgodził, naturalnie, że się nie zgodził. Nie mógł uwierzyć, że naczelny wódz opuścił walczące wojska, że szukał osobistego bezpieczeństwa na obcym terytorium, podczas gdy żołnierz polski bił się do ostatniego naboju na swej ziemi, w odosobnieniu, bez dowództwa. Uważał, że wiadomości prasy włoskiej o ucieczce Śmigłego Rydza to tylko propagandowe oszczerstwo. Każdy dzień tego września był niewątpliwie kroplą roztopionego ołowiu spływającą do jego serca. Ludzie znający go bliżej mogli dostrzec ogrom rozpaczy w jego oczach. Tak wspominał Wieniawę radca ambasady Aleksander Zawisza. Zyskał sobie uznanie u Mussoliniego, u ministra spraw zagranicznych Ciano. Miał tam dobre stosunki. I tak się właśnie stało później, że gdy padła niestety Polska, gdyby nastąpił czwarty rozbiór Polski, gdzie polskie władze polityczne i wojskowe, właśnie polityczne, głównie znalazły się na zachodzie we Francji, to prezydent Mściński, internowany w Rumunii, wyznaczył swoim pierwszym następcą Wieniawę Długoszowskiego. Dopiero pod naciskiem Francuzów zmienił tę decyzję i mianował Władysława Raszkiewicza. To dowodziło popularności Wieniawy. No, oczywiście byli w wspólnym obozie politycznym. Mościcki znał doskonale Wieniawy i Mieścicki wiedział, jak utalentowanym politycznie człowiekiem jest on, bo mu zawsze Piłsudski mówił, że to jest taki, że on to potrafi to i tamto i o dziesiąte. I on był głęboko, a poza tym wiedział, że to jest człowiek honoru. Znali się to Francuzi, nie tylko głupota naszych rodaków, nie znających dobrze ludzi, ale również, powiedzmy sobie, ci Francuzi. Francuzi by musieli milczeć w stosunku do Wieniawy, który znał tę Francję, prawda? Ludzie nie mają pojęcia, co Włosi zrobili, żeby Polakom pomóc. To prawie jest nie do uwierzenia. Przede wszystkim przez
Węgry przez Jugosławię. Zjawiali się na granicy włoskiej młodzi ludzie w wieku jak najbardziej poborowym i to po 20-30 ubrani w cywilne ubrania, ale na nich nie pasujące, którzy im Węgrzy byli dali. A przyjeżdżali. I mówili Włochom, my jesteśmy turyści i przyjechaliśmy tutaj, żeby zwiedzić Rzym. Tylko kłopot polega na tym, że nie mamy ani biletów, ani pieniędzy. I Włosi ich za darmo przywozili do Rzymu. I kierowali ich natychmiast do ambasady polskiej, do mojego ojca, który był zorganizowany i wysyłał ich do Francji. Kiedyś mi też ojciec opowiadał, że całe, nawet nie wiem jak to się mówi po wojskowemu, materiału zbrojnego, czołgi materiały zbrojne przejechały tak samo przez Jugosławię i przez Włochy do Francji. I jak mi mówił, przejechali, wszyscy oczywiście ich widzieli, o tym wiedzieli, nikt ich nie zatrzymał i nawet sobie nie zadali tego trudu, żeby namalować czerwony krzyż, tylko jechali z białymi orłami. Dużą rolę odegrał Winiawa, dlatego że cokolwiek miał, to wszystko rozdawał. Ale wymusił nawet, przecież w czerwcu dopiero Włochy przystąpiły 40 roku do wojny, prawda? To on wymusił na tym i ten Ciano rzeczywiście pomagał, naprawdę. Także to nawet przewozili nawet darmo, także to ogromną rolę tu odegrał. Ale nie miał, sam co miał, to też wydawał. Włosi, jak oczywiście wszyscy wiedzą, 10 czerwca ogłosili, że przystępują do działań wojennych po stronie niemieckiej. 10. 11 czerwca wyjechali z Rzymu Anglicy, 12 Francuzi, a 13 my. Włosi mu proponowali, jak mi sam mówił, mówili mu panie ambasadorze, ale już to nic, to będzie trwało 6 tygodni, wojna się skończy, to my panu znajdziemy piękną willę na Capri. Wyjechaliśmy 13, to był nawet piątek. I mówiło się, aha, w piątek 13. Włosi nas wysłali nadzwyczajnym pociągiem dyplomatycznym. Nigdy takiego pociągu nie widziałam. No i tak ślicznie dojechaliśmy, a pięknie, aż do Genewy. W Genewie Lefre się to pożegnał. Koniec. I pociąg otoczyli harcerze. Tacy mali chłopcy. Otoczyli nas zupełnie. I trochę większy od nich chłopiec, czy ja wiem, kilkunastoletni, to większy harcerz, wszedł do pociągu, zasalutował pięknie mojemu ojcu i powiedział mu, panie ambasadorze, my jesteśmy bardzo dumni, le canton et la République de Genève. Bardzo jesteśmy dumni, że pan do nas przyjechał, pana witamy. Widzi pan tam, tam stoi drugi pociąg, tam obok zaraz. I ten pociąg wyjedzie do Francji za 3 minuty. Bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdyby pan i wszyscy pana towarzysze przesiedli się do tamtego pociągu i wyjechali do Francji. A może pan się obawia, że przez 3 minuty to nie uda wam się przenieść walizek, ale my to zrobimy. A, zrobili. Oni się ustawili tak jak w czasie pożaru, jak ludzie się ustawiają, żeby sobie podawać wodę. Wiadra z wodą. Oni się też tak ustawili. Nasze walizki hop, hop, hop przerzucili do tamtego drugiego pociągu, w ciągu faktycznie no natychmiast, a ten pociąg wyjechał z Genewy do Francji. Wyjechaliśmy, my tak, że słowem wyrzucili nas i tyle. Jak wyjechaliśmy do Francji, tenże pociąg natychmiast stanął. Francuzi tłumami ruszyli na południe, pociągi stawały, bo było to, bo było wojsko. Podróż przez Francję była nie tylko straszna, że to było nieszczęście Polski, ale także, że to było nieszczęście Francji, załamanie Francji. Dla nas wszystkich Francja była tym idealnym krajem, nadzwyczajnym aliantem, mocnym. I raptem ci Francuzi zupełnie załamani, którzy stracili nadzieję, stracili odwagę, stracili... To było dla nas też straszne. Dojechał ten pociąg do Lizbony o 3 czy 4 rano, to zawsze jest bardzo ładnie. I myśmy wysiedli i nieśliśmy walizki. Kto niósł walizki, kto dzieci, były także i dzieci. Ludzie otworzyli okna, mówiąc nam po francusku. Wszystkie hotele są zajęte, bo Francuzi to już przyjechali. Już jest zajęte. Nie znajdziecie miejsca nigdzie, chodźcie tutaj. Ludzie nas po prostu... Prości po Grecji, puszczali nas
małymi próbkami do siebie. W Portugalii nie można się było nigdzie ruszyć, bo nie można ojciec mojemu się rozstać do Londynu. W końcu Amerykanie mu dali wizę i pojechaliśmy do Ameryki. Takie gałgaństwa były. Nie chcieli go puścić, prawda, do Anglii, tylko pojechał do Stanów Zjednoczonych. I tam miał ogromną historię. Bardzo źle mu się wiło. Pisał tylko listy na ten temat, że chce być w wojsku, że na nic się nie zajmuje, tylko chce być. Może mieć każdą funkcję, jaką jest, ale on jest żołnierzem, jemu powinno dali, powiedzmy sobie, robić to, co do niego należy, prawda? Życie mojego ojca w Ameryce było niesłychanie trudne i nieszczęśliwe, po prostu dlatego, że raptem czuł się niepożyteczny. Pomyśleć człowieka, który by poświęcił życie dla ojczyzny w każdej chwili i bez zastanowienia, a tu raptem nic. I ogarniała go rozpacz nie tylko dlatego, że on sam się czuł już niepotrzebny, nie tylko. Także dlatego, że nie widział przyszłości dla ojczyzny. Nie widział. Naprawdę myślał, że to finis polonie, koniec. A dla mojego ojca ten sam myśl, że może nie być Polski, to on z tym nie mógł żyć. Także jakiekolwiek inne ludzie mówią, że były takie czy inne powody, także jego samobójstwa, bardzo możliwe, że i były. Ale najważniejszym powodem to było, że on bez Polski żyć nie mógł. Dla mnie jego śmierć była takim, jakby jakimś takim dotkliwym przeżyciem i taką niesprawiedliwością, bo przecież on w takiej depresji to uczynił, prawda, więc znaczy się nie miał nawet tej chwili pociechy jakiejś. Nikt mu nie powiedział, wielki synu, wielki Polaku, jak tobie przychodzi zginąć.